Jesteśmy po pierwszej turze rozmów ze stroną społeczną i z zarządem Katowickiego Holdingu Węglowego. No i pracujemy nad zapisami porozumienia, które pozwoli na połączenie obu spółek i wypracowanie formuły, która da możliwość funkcjonowania w przyszłości i to w miarę szybkiej przyszłości, żeby ta nowa spółka połączone PGG z KHW mogła dobrze funkcjonować. Wiele rzeczy jest potrzebnych. Między innymi te nasze dyskusje wskazują na to, że w takiej nowej firmie będą potrzebne inwestycje przekraczające 3 miliardy złotych. To jest duże wyzwanie. Niemniej jednak patrząc na postawę zarówno zarządu KHW, ale i strony społecznej, no, widać, że podzielamy wspólne zatroskanie sytuacją i chęć doprowadzenia do tego, żeby polskie górnictwo funkcjonowało normalnie, na zasadach w pełni rentownych, żeby już nie wymagało w przyszłości żadnej interwencji. Takie są założenia. Założenie jest podstawowe, że chcemy wspólnie to zrobić w taki sposób, żeby to nie było już robione tak, że no, niech tam to pochodzi jeszcze rok, pół roku czy dwa lata i potem znów będziemy się zastanawiali. Tym razem nasz zamiar wspólny jest taki, że górnictwo polskie uzyskuje taką formułę działalności, że ma sobie radzić w dużo dalszej określonej przyszłości. Po pierwsze, jeśli kontynuujemy budowę w Polsce, a taka jest decyzja moja jako ministra, ale także polskiego rządu, że kontynuujemy budowę elektrowni w Polsce, których źródłem energii jest węgiel, więc też musi być dobrze zorganizowane górnictwo, żeby ten węgiel był zapewniony w określonej przyszłości. Jesteśmy jednocześnie w sytuacji takiej, że w Unii Europejskiej jest negocjowany tak zwany pakiet zimowy, który może wprowadzić różnego typu ograniczenia. To też bierzemy pod uwagę, stąd rozmowy nie są łatwe. Ja jestem optymistą. Czy w treści porozumienia, które przedstawione zostało w ubiegłym tygodniu w stronie społecznej KHW, coś się zmieniło? No, dużo rzeczy się zmienia. Każda chwila pracy nad tym porozumieniem powoduje, że strony porozumienia głęboko wczytują się i jeśli chodzi o to, co dotychczas, to w ramach KHW wraz z PGG będzie musiał jednak jutro i pojutrze zespół roboczy pracować jeszcze nad sprawdzeniem niektórych danych, których wiarygodność jest podważana, a więc sięgamy do danych źródłowych, będziemy wszystko sprawdzać, żeby wszystkie strony podpisujące te porozumienia były pewne, że to, co jest w nim jest napisane, to jest prawdą. A czemu dotyczą największe rozbieżności? Wszystkiego, panie redaktorze. Wszystko, co jest związane. Układu zbiorowego dalej jest na stole? Nie bardzo mogę o szczegółach mówić, no bo jesteśmy w trakcie i chciałbym, żeby to się zakończyło sukcesem i żebyśmy mogli powiedzieć, że wychodzimy z tego kryzysu. Natomiast załoga, związki zawodowe reprezentujące załogę są z pewnymi formułami psychicznie związani. No to jest, ja to rozumiem, że wychodzenie na inne rozwiązania jest bardzo trudne. Także myślimy nad jakimś okresem przejściowym. A jaki jest wynik dzisiejszych rozmów ostatecznie? Będą dalsze rozmowy, dalsze spotkania, coś wspólnie ustalone? Sporo ustaliliśmy w takich ogólniejszych ramach i przez kilka dni będą doprecyzowane zapisy, dlatego że tak naprawdę w pierwszych trzech dniach przyszłego tygodnia, jeżeli chcemy dotrzymać terminu końca marca, to musimy to porozumienie sprecyzować, dlatego że procedury administracyjne związane ze sprawami majątkowymi przetrenowaliśmy na powołaniu PGG, jak to trudne do rozwiązania i tutaj musimy mieć
pełny miesiąc na to. A więc wszystkie rzeczy związane z tymi rzeczami, które są przygotowawcze, muszą być zakończone w lutym. Najlepiej w przyszłym tygodniu. Tak bym chciał, a jak będzie, to... Czy to byłoby już podpisanie porozumienia z przedstawicielami związków dwóch spółek? Pan minister sądzi, pytanie jeszcze jedno, bo pan minister wspomniał o 3 miliardach. Te inwestycje w tym nowym, dużym PGG, na jaki okres czasu pan minister te 3 miliardy przewiduje? 2017-2018. Żeby ta spółka mogła z rozmachem odpowiednim działać. Panie ministrze, to znaczy, że taką kwestią sporną jest dojście do wspólnego poziomu płac w obu spółkach, tak? No kwestia sporna jest... dojścia, porównania tych płac. Kwestią najtrudniejszą jest doprowadzenie do tego, jak zawsze w życiu bywa, tych, którzy rywalizowali ze sobą, do pełnej integracji, współpracy. To w normalnym nawet życiu ludzkim jest trudne, więc tutaj też nie jest łatwe. Panie ministrze, a te inwestycje będą wymagały jakiegoś dodatkowego dokapitalizowania? Mówiliśmy o tym, że próbowaliśmy sam holding ratować przez dokapitalizowanie, ale tyle, ile trzeba dokapitalizowania i tyle, ile ta wielkość zadłużenia powoduje, że holding samodzielnie nie jest w stanie sobie z tym poradzić i stąd integracja. I dokapitalizowany będzie musiało być już nowe PGG po integracji. A czy to będzie to więcej niż ten miliard? Czy... W moim przekonaniu miliard wystarczy. A czy część kopalni Wieczorek przejdzie do SRK jeszcze przed fuzją? Nie ma takiej potrzeby. Panie ministrze, jeszcze jedno pytanie a propos faktury za usługi doradcze. Głośno o tej fakturze było za ponad 3 miliony złotych. Na usługi świadczyła jakaś warszawska firma. Dzięki temu udało się wyemitować obligacje. Czy jakby o tym też była dzisiaj mowa podczas spotkania i jak do tych informacji odniesie się Ministerstwo Energii? Pewne rzeczy ujawniły audyty. Te audyty podlegają odpowiednim działaniom, tak to określę. W takich sprawach są w Polsce odpowiednie służby, które się takimi sprawami zajmują. Ja się do takich spraw ani nie chcę odnosić, ani oceniać, czy tam było przestępstwo, czy nie. Od tego są inni i praktycznie dodatkowo jeszcze pracuje zespół kontroli ministerstwa, która te rzeczy bada i on postawi wnioski. Tylko w taki sposób, czy trzeba to jeszcze dodatkowo badać przez organy zewnętrzne, czy nie trzeba. No, także w tych sprawach zbyt pochopnie nie odpowiadam, dlatego że one muszą być dogłębnie zbadane. Ja zawsze unikam zbyt szybkiego oskarżenia kogokolwiek i o cokolwiek. Kiedy decyzja w sprawie Sosznicy? Na razie musimy połączyć te dwie firmy. A jak ona będzie nowa funkcjonowała, no to... Myślę, że już od kwietnia będziemy wiedzieli, do czego tam będziemy się przymierzali. Ustaliliście kolejny termin spotkania? Szanowni Państwo, ostatnie pytanie, dobrze? Tak, to znaczy to jeszcze będzie zależało od tego, o czym będziemy teraz rozmawiali. Ja chciałbym, żeby jak najszybciej doszło do wspólnego spotkania. Ale kolejny jakiś wstępny termin chociaż macie? Czy... To panie redaktorze zależy od tego, co dzisiaj tutaj jeszcze padnie. Dlatego nie mogę przesądzić w tym momencie.